Siema, siema, kochani! Witajcie, z tej strony wasza Japanka, zwana inaczej Atano Japanu, a po prostu wy tak kiedyś znaliście, a po prostu zmieniam nazwę kanału. Dobra, to nie jest ważne. Wiecie, co jest ważne? Ważne jest to, że znowu testujemy sushi i testujemy sushi z Biedronki. Dlaczego testujemy sushi z Biedronki, skoro robiliśmy to nie tak dawno? A to dlatego, że w komentarzach napisaliście mi, że jest też inna seria premium, jakoś tak to się nazywało, i ja taką serię wam znalazłam. Tu jest, proszę bardzo, z premium quality. Co prawda, mówiliście o innym zestawie, tam padła informacja odnośnie takiego zestawu różowego i ja faktycznie taki zestaw widziałam, on się bodaj nazywał Shiro, ten zestaw, i kosztuje trochę więcej, bo kosztuje faktycznie 21, 22 zł, natomiast ten zestaw kosztował mnie 10 rubli. I nie jest to dużo. Na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że on jest bardzo podobny do tego zestawu, który testowaliśmy ostatnio z Biedronki, bo również ma 3 kawałki nigiri, ma rolki grube, futomaki, uramaki, czyli te odwrócone z tego co widzę, oraz hosomaki, czyli te cienkie rolki. Jest całkiem sporo kawałków, bo kawałków, słuchajcie, mamy aż, liczę, 13. Dobrze policzyłam? Szybka matematyka? Tak, 13 kawałków. I gramatura to jest całkiem spora, 365 gram. Dobra, przechodzimy do testowania. Okej, jak zawsze mamy pałeczki, ja z tych pałeczek tym razem skorzystam, bo zawsze korzystam ze swoich, ale trochę te pałeczki mi się gromadzą, nie wiem bardzo co z nimi zrobić, więc tym razem je użyję. Okej, tu mi się przykleił imbir, mamy sos sojowy i oczywiście mamy wasabi. Super, że jest ten sos sojowy, bo mój się mi skończył. Dobra, to robimy. Oczywiście teoretycznie mogłabym to zrobić tutaj, no ale po co mi w takim dużym i głębokim pojemniku, jak mogę to zrobić tutaj, w moim niezawodnym pojemniczku. Tak jak mówiłam, szkoły są różne, zdania są podzielone, raz się ten wasabi, po wasabi dodaje, raz nie, kto jak woli, ja osobiście lubię. Więc dodaję całą, oj, się zesrała pasta. Całą pastę dodaję. Ojej, trochę sporo tego. Pałeczki rozłamujemy, równamy. Ojojoj. Kurczę, w ogóle nie wzięłam talerzyka. Czy powinnam wziąć talerzyk? Okej, słuchajcie, ja już na chwilę odłożę. A, tu mam. Podkładka, trochę się boję, bo moje pałeczki są dość mokre. Muszę otworzyć ten imbir, bo oczyścimy sobie kubki smakowe, żeby nie było. Jest to tylko sushi z marketu, albo aż sushi z marketu. Więc sobie. No jak zawsze jest to imbir bardzo drobno zmielony. Przecież nie zmielony, tylko poszatkowany. Podsuwam sobie bliżej, żeby się nie uświnić. Mamy surimi, mamy pastę z tuńczyka, pastę prawdopodobnie z łososia, rzodkiewkę, marchewkę marynowaną i oczywiście nigiri, bo tu tych nigiri jest dużo. Czyli te trzy podłużne wałeczki. Dobra, tym razem nic nam nie wypadło. Okej. Okay. Ryż jest trochę twardszy niż w poprzednim zestawie, co jest dziwne, bo to jest ta sama firma. No, pierwszy kawałek ok, dalej to nie jest to straszne sushi co kiedyś, marinero, ale nie zachwyciło mnie tak jak poprzedni zestaw z Biedronki. Dobra, próbujemy innej rolki w takim razie, grubszej. Przypominam, futomaki. Racy, co dopiero się uczą, jeszcze pamiętają nas wszystkich. Tak, chcieli tylko pamiętać. Ok, ten kawałek jest zdecydowanie lepszy. Co prawda troszkę zapycha, ale kwestią jest ta pasta. Z łososia, tak, to łosoś. Jest lepszy, nie był taki twardy. Nie wiem, czy to po prostu błąd produkcji, tamten poprzedni kawałek, ale to sushi, naprawdę ten kawałek, naprawdę dużo lepszy. Jestem pozytywnie zaskoczona. Jest to całkiem dobre sushi za 10 zł, słuchajcie. Dalej testujemy kolejne tomaki. Spróbowałabym też uramaki, ale mam wrażenie, że to jest bardzo podobne, będzie w smaku do tej drugiej pasty, może się przekonamy na koniec. Na razie testujemy ten kawałek z surimi. I znowu ryż jest twardy. Tak samo jak przy tym kawałku. Tutaj trochę nam się poprawiło przy tym kawałku z pastą. Natomiast przy tym surimi znowu ryż jest twardy. Znowu jest nie taki, jak powinien być. Nie powiem, taki mięciutki, wiecie, rozpływający się w ustach. Boże, nie umiem trafić pałeczkami. Nie mam problemu. Okej, słuchajcie, bierzemy się za ostateczny test, czyli za nigiri. Widzicie? Oj, kurde, zamoczyłam ryż. Wybaczcie, tak bardzo chciałam zamoczyć krewetkę, że zamoczyłam ryż, czyli zrobiłam to, czego robić się nie powinno. Okej, w przypadku tego kawałka jest już lepiej, zdecydowanie lepiej. Może też kwestia tego, że niechcący zmoczyłam ryż sosem sojowym, to pewnie trochę go rozmiękczyło. Mam nadzieję, że nie, że nie to wpłynęło na moją cenę. Ale naprawdę jest już lepiej, krewetka jest dobra. Nie zapycha tak na sucho. Wiecie, co mi chodzi, że tak czujesz, że po prostu potrzebujesz wody? Bo nie to, że ci buzię to zalepiło, tylko po prostu jest ci tak sucho, że twoja ślina nie nadąża z nawadnianiem tego kawałka. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Spróbujemy na koniec jeszcze uramaki. Muszę mieć pełen obraz na to wszystko. O-o! Whoopsie!
pikantny. A! Oj, to chyba z chili. Okej, słuchajcie, zjadłam. Mogę przejść do ostatecznego podsumowania, bo spróbowałam wszystkich kawałków. Nie wiem, dlaczego to jest premium. No, nie rozumiem, dlaczego przy tym zestawie napisane, że jest to premium quality, gdzie moim zdaniem jest troszeczkę niżej od zestawu, który testowaliśmy poprzednio z Biedronki, o którym wspominałam, a tamten był lepszy. W tamtym zestawie faktycznie miałam wrażenie, że jem takiej dobrej klasy sushi z sklepu. Natomiast przy tym wyraźnie czuję, że to sushi z marketu, więc naprawdę jestem jeszcze ciekawa tego drugiego zestawu, który również jest premium i jest tutaj no dwa razy droższy. Polecam ten zestaw, aczkolwiek chciałabym, żebyście traktowali to jako faktyczny zestaw ze sklepu, ponieważ jeżeli chodzi o w ogóle składniki, to też nie jest tak za bogato. Okej, na nigiri mamy krewetkę, natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe kawałki, to w przypadku warzyw tutaj nie za bardzo szaleję, bo mamy marynowaną marchewkę i rzodkie. No i tutaj przy okazji mam troszeczkę jeszcze szczypiorku w jednym kawałku, ale jeżeli chodzi o te dodatkowe warzywne składniki, to jest całkiem dość, no po prostu słabo. Ale okej, jak za 10 zł, które zapłaciłam za ten zestaw, jestem bardzo zadowolona, bo lepiej zapłacić 10 zł za zestaw sushi, niż jeść jakiegoś kebaba czy cokolwiek innego, więc ogólnie Wam polecam. Natomiast tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. To nie jest ostatni test sushi ze sklepu, bo tak jak mówiłam, chcę jeszcze przetestować inne sushi z Biedronki, sushi z innych marketów, widziałam jeszcze coś bardzo ciekawego w Kauflandzie, chociaż jak wiecie, ostatnio nie byłam zadowolona z sushi kauflandowego, ale chcę, jest tam coś, co bardzo chcę przetestować. Będą pojawiać się też inne rzeczy na kanale, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie swoje propozycje w komentarzach, bo jak widzicie, to między innymi jest właśnie test propozycji. Subskrybujcie, spadajcie na Twitcha, bo tam jestem bardzo aktywna. Polecajcie znajomym, Instagram i to wszystko inne, co po prostu jest. I widzimy się w następnym. Pa!